Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj troszeczkę w innym formacie, ponieważ postanowiłem zebrać wszystkie wasze pytanka, gdzie zadajecie mi na Instagramie, czy też na wiadomościach, na maila, bądź też pod komentarzami w filmach. Więc po prostu bez zbędnego pierniczenia przejdę już po prostu do pierwszego pytanka, a jedyne o co mogę was jeszcze poprosić, to zostawcie łapeczkę w górę i oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Pierwsze pytanie brzmi następująco. Czy miałeś jakieś sytuacje, gdzie musiałeś znaleźć inne autko, bo twoje na przykład się popsuło bądź miało za dużą wagę? Osoby, które po prostu śledzą mój kanał już od dłuższego czasu, wiedzą, że niedawno całkiem była taka sytuacja, gdzie jechałem do Francji z dwoma ładunkami od dwóch różnych klientów i po prostu towar musiałem przerzucić na inny samochód, ze względu na to, że była niespodziewana nagła awaria samochodu we Francji, który finalnie spędził na serwisie 5 około miesięcy, może nawet delikatnie ponad, ale to już nie będę wracał się do tej sprawy, temat już jest zamknięty, autko jest zrobione i wszystko póki co jest dobrze z tym samochodem. Śmiga, jeździ w ciągu dalszym dalej. Więc tak, jak najbardziej miałem taką sytuację. W momencie, gdy jest taka sytuacja, przeważnie wrzucamy ładuneczek na giełdę transportową, szukamy sobie innego busa, który przyjedzie i zabierze od nas towar i oczywiście płacimy z własnej kieszeni za ten transport. Tak to wygląda. Druga sytuacja to była taka, gdzie miałem sytuację taką w Niemczech, gdzie musiałem przeładować dwie paletki, bo autko ważyło za dużo. Wtedy zapłaciłem 300 euro, pamiętam, za mandat, no i też oczywiście wszystkie koszta związane z podstawieniem nowego busa, innego, który po prostu przyjedzie, zabierze ode mnie te dwie paletki i dowiezie w docelowe miejsce, gdzie ja miałem finalnie tam trafić. Kolejne, drugie pytanko, ile aktualnie posiadasz busów we flocie i na ilu chciałbyś zakończyć? Jeżeli chodzi o flotę, jaką posiadam, to chyba już raczej mogę powiedzieć, że za parę dni będę w posiadaniu ogólnie 4 samochodów i w sumie powiem tak, jestem w posiadaniu 4 samochodów, bo w sumie już jest końcówka miesiąca, a 30 września mam dokładnie najprawdopodobniej odebrać sobie już czwarty samochód, leasing już mam podpisane, wszystko jest gotowe, więc czekam tylko, aż zadzwoni telefon, że przyjeżdżamy, zapraszamy po prostu po odbiór samochodu, bo już jest gotowy, już czeka, więc póki co 4 samochody na spokojnie, a jeżeli chodzi o to, ile planuję mieć we flocie samochodów, to ciężko mi o tym mówić, ponieważ cały czas chcę się rozwijać i ciężko mi jest powiedzieć, czy chcę zakończyć na 10, czy na 15, czy na 20 samochodach we flocie. Raczej tutaj dobrą odpowiedzią będzie, że czas po prostu wszystko zweryfikuje i pokaże. Pytanko numer 4. Czy planuję otworzyć kiedyś spedycję? Gdzieś z tyłu głowy są takie plany, ale mi się wydaje, że to są plany na zdecydowanie późniejszy okres. Na ten moment skupiam się właśnie na rozwoju firmy pod względem powiększania floty, więc tak to aktualnie wygląda. Pytanko numer 5, które bardzo, ale to bardzo bym powiedział, jest często zadawane przez was. Czy zdarzają się klienci, którzy po prostu nie płacą za transport? Jak najbardziej trafia się na takich klientów. Sam od początku roku mam chyba z 3 firmy, które mają zaległą płatność i do tej pory nie otrzymałem pieniążków. Są to kwoty gdzieś w granicach tego, co pamiętam, między 200 euro a 280 euro. I na ten moment po prostu tyle, co zrobiłem, no to rzuciłem ich do giełdy wierzytelności. Gdzieś tam próbujemy odzyskać te pieniążki. Lecz szanse na odzyskanie tych pieniędzy są bardzo małe, ponieważ są to firmy w większej mierze konstruowane na spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i gdzieś, żeby tam podejść pod tą spółkę, no to jest bardzo ciężko pod względem odzyskiwania takich pieniędzy. I mam chyba 2 albo 3 takich klientów na takiej mojej czarnej liście, ale na poziomie troszeczkę innym niż ci wcześniejsi, ze względu na to, że po prostu oni wypłacili te pieniążki, ale z 1,5-miesięcznym opóźnieniem. Więc od razu wam mówię, że bądźcie przygotowani na to, że gdzieś tam jak będziecie sobie śmigać na tej giełdzie, to gdzieś prędzej czy później jakaś firma po prostu nagle zniknie i gdzieś po prostu wam nie wypłaci tych pieniążków. Ale no na ten moment nie ma ich aż tak dużo, żeby po prostu zrezygnować całkowicie z giełdy transportowej, ale odpowiadając na to pytanie, to tak, zdarzają się po prostu takie firmy, które gdzieś tam nie wypłacą tych pieniążków i trzeba je weryfikować, zanim się podejmie jakiekolwiek działania z nimi pod względem wykonywania transportu. Dzisiaj po prostu giełdy oferują nam możliwość analizowania klienta poprzez, nie wiem, chociażby popatrzenie na to, jakie firma ma opinie od innych przewoźników, od innych firm, czy też po prostu po jakichś tam giełdach wierzytelności, czy gdzieś tam ich nie ma zamieszczone. Kolejne, pytanie numer 6. Czy można powiedzieć, że master to dobry wół roboty? Ja uważam, że tak i krótko tutaj będę się po prostu wypowiadał w tym temacie. Mogę w zupełności szczerze wam polecić, pomimo tego, że miałem z jednym masterem przygodę, o której wspomniałem wcześniej, więc i tak mi się wydaje, że mogę zupełnie polecić wam mastera. Pytanie numer 7. Spanie w kurniku czy za siedzeniami? Osobiście powiem wam szczerze, że bardziej wysypiam się w kurniku, ale zdecydowanie bardziej wolę
śmigać samochodem ze spaniem za siedzeniami, bo jest tam po prostu więcej miejsca, więcej rzeczy można ze sobą zabrać i jest po prostu wygodniej. Pytanie numer 8. Czy jest problem ze znalezieniem kierowcy? Jak wiecie, branża transportowa od zawsze miała gdzieś tam problem ze znajdowaniem kierowców i tak, jest ten problem, ale mi się wydaje, że bardziej mają problem firmy, gdzie bazują na samochodach większych gabarytów. Mówię tutaj o zestawach 13.6, o po prostu większych ciężarówkach, bo tam trzyma to, że koszt zrobienia prawa jazdy gdzieś finalnie oscyluje w kwocie 12,5 tysiąca złotych, czy tam 13, nie wiem dokładnie jaki teraz jest koszt zrobienia C plus E, a na busa po prostu wystarczy podstawowa kategoria B i można sobie po prostu jechać w Europę i pracować jako kierowca międzynarodowy, aczkolwiek wiem, że duża ilość młodych osób, która gdzieś tam planuje sobie swoje życie układać w branży transportowej, po prostu pracować chcą w tej dziedzinie i uderzają właśnie firmy busiarskie, bo idą sobie popracować tutaj 2 lata, rok, 3 lata, zrobią sobie prawo jazdy i uciekają. Nabiorą doświadczenia na małym samochodzie i później tylko będą musieli się przestawić na większy gabaryt. Ale tak, powiem szczerze, jest dość spory problem z kierowcami, ale nie ma aż z tym takiej tragedii pod względem transportu do 3,5 tony. Bym powiedział, że większy problem jest na samochody powyżej 3,5 tony. Mówię tutaj o kategorii C plus E najbardziej. Kolejne bardzo ciekawe pytanko, na które też chcecie, żebym odpowiedział. Czy obciążyłem kiedyś finansowo swojego kierowcę? Na ten moment nie, bo żaden kierowca u mnie jeszcze nic takiego nie wywinął, abym go obciążał. I też chcę, żeby tak zostało, bo nie chcę po prostu gdzieś tam kierowcy zabierać niepotrzebnie pieniążków z wypłaty, ponieważ wiem, że to jest ciężka praca, ciężki chleb. Niech będzie najdłużej tak, jak jest teraz, że po prostu chłopaki sobie dobrze dają radę i gdzieś tam nie muszę ingerować w to, że coś zniszczyli, coś uszkodzili, więc tutaj na spokojnie i oby tak zostało. Pytanko numer 10. Czy rozpoznał cię ktoś kiedyś na parkingu? Na parkingu mnie nikt nie rozpoznał jeszcze, ale miałem sytuację taką, że jak podczas tankowania ktoś po prostu poznał mnie po samochodzie i zapytał się mnie, czy po prostu nagrywam filmiki na YouTube, a ja powiedziałem, że tak, chwileczkę gdzieś tam pogadaliśmy, skojarzył mnie dokładnie z jakim kanałem. Druga sytuacja to była taka, że jadąc autostradą, z tego co pamiętam, chyba najprawdopodobniej numer 8 w kierunku Monachium, to wyprzedzał mnie bus Opel i gościu po prostu do mnie podjechał, zrównał się ze mną, mówi, żebym opuścił szybę w dół i krzyczy do mnie: włącz TV radio, kanał 28, mam coś ci do powiedzenia. No mówię, dobra. Ja włączyłem te radio, ustawiłem sobie na ten kanał 28 i on też coś do mnie mówił, ja go nie rozumiałem i nagle po 15 minutach słyszę tak, telefon dzwoni do mnie i mówi tak: Patryk? Mówię, no Patryk, słuchaj, bo pozwoliłem sobie wziąć twój numer telefonu z giełdy, nie bądź zły, po prostu mam parę pytań. No i finalnie tam gościu mi poopowiadał sytuację, że gdzieś tam moje filmiki wpłynęły na to, aby się przekonać do tego, aby wejść w branżę transportową, więc fajnie. I osoba, która właśnie teraz ogląda mnie, ten chłopaczek tutaj, bo na pewno mnie ogląda, bo jest moim subskrybentem, to serdecznie go pozdrawiam i życzę po prostu dalszych sukcesów. Pytanie numer 11. Czy pójdę w większe samochody? Na ten moment nie mam takiego planu, ale gdzieś w tyłu głowy są myśli, że prędzej czy później będzie trzeba zrobić taki krok do przodu, aby wziąć jakieś większe auto. Pytanie numer 13. Czy oddałbym busa pod spedyt? Nie. Na ten moment nie mam takiej potrzeby i raczej by do tego nie doszło. Więc tak w skrócie mogę na to odpowiedzieć. Pytanie numer 14. I to też bardzo fajne pytanko jest. Czy transport jest ryzykownym biznesem? Tak, jak najbardziej, bo po prostu inwestujemy cały czas na 3 miesiące do przodu te pieniążki. Cały czas musimy inwestować, chociażby żeby, no wiadomo, terminy płatności w transporcie są po 60, nawet do 90 dni, więc gdzieś te pieniądze na paliwo musimy zawsze wykładać do przodu. I czy stricte ryzykowny, no to już na pewno powiedziałem, że tak, ale teraz myśląc sobie, to jaki biznes nie jest ryzykowny? Czy otwierając sobie jakiś sklep spożywczy, inwestując w niego, dam taki przykład, inwestując w niego jakąś tam kwotę, to też jest pewne ryzyko, że gdzieś tam po prostu może nam się noga powinąć i wcale to może nie wyjść. Więc mi się wydaje, że tutaj powiem tak ogólnie, że każdy biznes, w który wchodzimy na nowo, od początku, to po prostu podejmujemy jakieś związane z tym ryzyko, że może nam się nie udać. Pytanko numer 15 i to w sumie już ostatnie pytanie. Na jakich krajach głównie teraz bazuję pod względem jazdy? Są to Niemcy teraz aktualnie, Włochy, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry coraz częściej i Polska. Tutaj się bardziej i oczywiście Holandia, Belgia, Luksemburg jak wpadnie i od czasu do czasu Dania. To są te kraje, w których teraz najbardziej chcę być aktywnym. Odpuściłem sobie na chwilę Francję, ale na pewno niedługo będę chciał z powrotem tam zacząć jeździć. Więc takie pytanka są najczęściej po prostu powtarzane u mnie w komentarzach, czy też na Instagramie piszecie, czy też po prostu na mailu.
więc poodpowiadałem. Będziecie mieli teraz wszystko tutaj tak naprawdę w jednym materiale, więc jeżeli chcecie mieć więcej takich odcinków, typowo właśnie, że zadajecie mi pytanka i ja wam po prostu odpowiadam, nagrywając wam odcinek, to zostawcie łapeczkę w górę, koniecznie subskrypcję, aby być na bieżąco. No i co? Do usłyszenia w kolejnych materiałach.